kończymy budowę i oddajemy do użytku Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, wielkie laboratorium technologiczne, jedno z największych w tej części Europy, w której żyjemy. Pomysł jest taki, aby było to bardzo nowoczesne laboratorium, w których będą prowadzone projekty zamawiane przez przemysł, bądź projekty w ramach dużych programów europejskich czy krajowych. Tam rzeczywiście mają pracować młodzi naukowcy pod opieką oczywiście swoich profesorów. I to ma być takie duże laboratorium technologiczne Politechniki, równolegle do Politechniki Wydziałów, powiedziałbym. Oprócz tego w tym roku oddajemy Centrum Zarządzania Innowacjami Transferem Technologii. Drugi obiekt, który jest poświęcony, czy związany ściśle ze współpracą z przemysłem, z przedsiębiorcami. Takie miejsce, w którym będziemy kładli bardzo duży nacisk na rozwiązania startupowe dla młodych pracowników czy dla studentów, gdzie mają być specjalne zajęcia dla studentów rozwijające ich kreatywność, aktywność w kierunku kreowania nowych rozwiązań, nowych konstrukcji. Szczególnie w tym projekcie Kampusu Nowych Technologii wzorcem, do którego się często odnosimy, jest Uniwersytet w Cambridge i jego otoczenie, które przenosi badania z uniwersytetu do firm, które po prostu ściśle współpracują z uniwersytetem. Związane są właśnie z rozwijaniem technologii, które powstały w uniwersytecie i no, to jest taki model dla nas, do którego chcielibyśmy dążyć. Być może to jest tylko marzenie, być może po prostu uda się zrealizować taki cel.